Zbigniew Ryżak, silna psychika, poradnik wzmacniania odporności psychicznej na trudne czasy. Wydawnictwo Sensus czyta Zbigniew Ryżak. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, rysunki wymienione w tekście oraz bibliografię znajdziesz w materiałach dodatkowych dołączonych do audiobooka. Wstęp: To mnie załamuje. Nie mam już siły, czuję się przytłoczony, za dużo tego wszystkiego. Jak dalej tak będzie, nie wytrzymam. Zdarzają ci się tego rodzaju myśli? W trudnych czasach żyjemy. Co róż coś nas przygniata pandemia, wojna, kryzys dodajmy stres zawodowy, kłopoty finansowe, problemy emocjonalne, napięcia międzyludzkie, problemy zdrowotne. Dlaczego moje życie jest takie ciężkie? To nie jest sprawiedliwe, myślimy czasem. Inni mają lżej. To złudzenie. Może w tym momencie mają lepiej. Może w tym obszarze, w którym tobie jest najciężej, dla nich życie jest łagodniejsze. Jednak życie większości z nas nie różni się dziś aż tak bardzo pod kątem ciężarów i przeciwności, jakie spotykamy. Czasy są słabe, doświadczenia stresu i przeciążenia powszechne. Różnimy się jednak czymś innym, tym, co ze swoimi ciężarami, trudnościami i przeciwnościami robimy. Jedni załamują się pod ich wpływem, inni stają się silniejsi. Jaką chcesz być osobą? Taką, która w błędnym zaułku użalania się, obwiniania i czekania na pomoc z nieba. Chowa się przed życiem, czy taką, która stawiając czoła przeciwnościom, odważnie wspina się w stronę pełni życia? W jaki jednak sposób dokonać wyboru? Nie wystarczy sobie powiedzieć, nie dam się, nie poddam się, nie ulegnę. Takie deklaracje mają znaczenie, ale to zdecydowanie za mało. Tak samo jak niewystarczające jest powiedzieć sobie, że podniosę 100 kg bez żadnego uprzedniego treningu siłowego. Oprócz decyzji potrzebujemy jeszcze czegoś, co w tej książce nazwane zostało silną psychiką. Ten zwrot usłyszałem pewnego dnia na przystanku tramwajowym. Krótko ostrzyżona kobieta w okolicach sześćdziesiątki tłumaczyła swojemu rozmówcy, młodszemu mężczyźnie, być może swojemu synowi, że trzeba mieć silną psychikę. Za słabe są czasy, żeby pozwolić sobie na słabą psychikę, mówiła. Nie posłuchałem, niestety, skąd taką psychikę wziąć. Ich tramwaj szybko przyjechał. Nie było zatem wyboru. Sprawa była zbyt ważna. Musiałem sam się tego dowiedzieć. Nie interesowały mnie jednak zdroworozsądkowe rady, nawet najbardziej doświadczonych ludzi, ale przede wszystkim to, co na ten temat ma do powiedzenia nauka. Jako psycholog zdecydowanie bardziej wierzę temu, co zostało sprawdzone w trakcie badań na wielu osobach niż w to co sprawdziło się nawet rewelacyjnie na jednym człowieku nie musiałem długo szukać odpowiedzi bo w ostatnich latach psycholodzy coraz intensywniej zajmują się silną psychiką nazywając ją rezyliencją odpornością psychiczną psychiczną sprężystością szybko odkryłem że ich ustalenia Przeczą radom, które niejednokrotnie słyszałem, gdy sam miałem słabe czasy. Zagryź zęby, nie bądź miękki, twardym trzeba być jak skała, choć niektórzy dodają jak żelki z biedronki. Znasz te rady. Szczególnie łatwo usłyszeć je od tak zwanych twardych facetów. Silna psychika jest odwrotnością tempej twardości. Człowiek twardy nie jest silny, a jedynie sztywny. Póki nie zacznie się wichura, będzie stał dumnie i prosto, jak to pola, ale niech nadciągnie huragan, a w dzisiejszych czasach ryzyko jest coraz większe, a pęknie z hukiem. Aby być naprawdę, a nie tylko na pokaz, odpornym psychicznie, nie potrzebujesz być hardkorowym twardzielem. Przeciwnie, potrzebujesz, jak drzewa na wietrze, elastyczności i głębokich, rozległych korzeni. Niektórzy mają te cechy od urodzenia. Łatwiej im rozwinąć w sobie prawdziwą siłę psychiczną. Jednak nie jest tak, że jedni rodzą się silni, a drudzy słabi. To nie różnice genetyczne decydują o odporności psychicznej. Siła psychiczna jest przede wszystkim efektem tego, w jaki sposób myślimy o sobie, świecie, innych ludziach i w jaki sposób działamy. Na przykład, czy umiemy się regenerować, czy umiemy Korzystać z pomocy innych, czy umiemy się wyciszać. Skoro jest to zestaw praktyk, możemy ją zatem w sobie wytrenować. Trudne czasy to nic dobrego. Wojna, pandemia, kryzysy, zamachy, redukcje etatów, niestabilność, choroby długi itd. Zdecydowanie lepiej, gdyby puszka Pandory nigdy się nie otworzyła. Skoro jednak już to mamy, szkoda tracić energię na narzekanie. Lepiej potraktować czasy, w których żyjemy, jako okazję do rozwoju. Jeżeli marzysz o tym, by znów wszystko było jak dawniej, by życie stało się na powrót łatwe, chciałbym Ci zacytować słowa, które w 1887 roku powiedział Philip Brooks, duchowny amerykańskiego kościoła episkopalnego: Nie módlcie się o łatwe życie, módlcie się, aby być silniejszymi ludźmi. Nie szukaj sposobów na łatwiejsze życie. To tylko strata czasu. Szukaj sposobów na to, by rozwinąć w sobie wewnętrzną siłę. Wielebny Brooks pisał dalej. Gdy tak się stanie, poradzenie sobie z twoimi zadaniami nie będzie cudem. To ty sam będziesz cudem. Każdego dnia będziesz się dziwić sobie i bogactwu życia, które do ciebie przyszło. Trudne czasy. To rodzaj sali treningowej, w której możesz rozwinąć nie bicepsy, ale siłę psychiczną. Jak mówią, spokojne morze nigdy nie zrobi z ciebie wprawnego żeglarza. Powiedzenie przypisywane Franklinowi Delano Rooseveltowi. Burzliwe morze owszem, jeżeli tylko nie utoniesz, uczyni cię naprawdę dobrym żeglarzem życia. Potrzebujesz jedynie poznać kilka zasad ćwiczenia i rozwoju. Ten audiobook zawiera wskazówki i podpowiedzi, które będą przydatne w trakcie Twojego treningu siły psychicznej. Mam nadzieję, że dzięki nim łatwiej Ci będzie podnieść poziom swojej siły psychicznej i w efekcie radzić sobie z przeciwnościami i trudnościami życiowymi. W kolejnych częściach dowiesz się, jak określić obecny poziom obciążenia Twojej psychiki, jak dobrać najlepszy sposób poradzenia sobie z tym, czego doświadczasz? Dowiesz się także, jak radzić sobie ze stresem, albo raczej jak wykorzystywać stres do swoich celów. Poznasz sposoby, za pomocą których będziesz się mógł wyciszać i uspokajać, gdy jest ci to potrzebne. Opowiem także, w jaki sposób radzić sobie z długotrwałą presją. Zanim zaczniemy, jeszcze jedna uwaga. Książce używam formy męskiej. Na przykład będziesz mógł, a nie będziesz mogła. Wcale nie dlatego, że ta publikacja jest adresowana tylko do mężczyzn. Jest adresowana w takim samym stopniu do każdej płci. Ten sposób zwracania wziął się stąd, że książka była na początku zestawem notatek skierowanych do mnie samego. Mam nadzieję, że będą one cenne także i dla Ciebie, a sama forma zwracania się do czytelnika nie będzie Ci przeszkadzać. Część pierwsza. Ale ty masz silną psychikę. Czym nie jest silna psychika? Co to znaczy mieć silną psychikę? W komedii Chłopaki nie płaczą, zachwycona blondynka patrzy w oczy swojego chłopaka, Jarka, psikuta i wzdycha. Ale ty masz silną psychikę. Jarek przed chwilą zrugał kelnera i właśnie czuje się panem świata. Odpowiada jej. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam, nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych dziesięć słów, pięć pierwszych gestów jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. Czasem, gdy mowa o silnej psychice, mamy nieco podobne skojarzenia. Silna psychika to arogancja, bezczelność, pokazywanie innym, że jest się twardzielem. Dla Jarka Psikuta Mieć silną psychikę to straszyć ludzi swoim spojrzeniem i pozami. Czy to rzeczywiście ma coś wspólnego z silną psychiką? Kilka scen dalej Jarek spotyka gangsterów, na których jego pozy nie działają. Efektem spotkania jest podbite oko i ogolona do połowy głowa. Do spotkania doszło u fryzjera. Psikut zdecydowanie nie wygląda już jak osoba o zajebiście silnej psychice. I nic dziwnego, że blondynka, zafascynowana do tej pory jego silną psychiką, rzuca go. Afrykańskie przysłowie mówi: O tym, czy dach jest mocny, przekonujesz się, gdy przychodzą deszcze. Łatwo odgrywać osobę silną psychicznie, gdy siedzi się za stolikiem, jest się obsługiwanym przez zawodowo usłużnego kelnera, a naprzeciw siebie ma się oczy średnio rozgarniętej blondynki. Siła psychiczna. To nie jest coś, co się ujawnia, gdy wszystko jest ci przychylne, dobrze znane i łatwe. O tym, ile jej w sobie masz, możesz się przekonać dopiero wtedy, gdy nad twoim dachem rozpęta się ulewa. To znaczy, gdy staniesz przed czymś trudnym, przytłaczającym, nieznanym, zasmucającym, przerażającym, czymś, co cię przerasta. Pozy. Srogie spojrzenie, napięte ramiona, udawanie włoskiego mafiozo wprost z ojca chrzestnego to bardzo często jedynie sposób na to, by ukryć wewnętrzną słabość. Póki widzę strach w oczach innych, łatwiej jest mi poradzić sobie ze strachem we własnych oczach. Jeżeli chodzi o jakikolwiek rodzaj siły, liczy się nie to, jakie pozy przyjmujesz, ale to, jaki ciężar jesteś w stanie podnieść, a potem go utrzymać. Jedyna różnica pomiędzy siłą fizyczną a psychiczną dotyczy rodzaju ciężaru. W przypadku silnej psychiki istotnym elementem ciężaru jest obciążenie wewnętrzne negatywne emocje, wątpliwości, opory, wahania, lęki, obawy, niepewności, rozczarowania itd. Dopiero wtedy, gdy się z tym zmierzysz, możesz mówić o prawdziwej sile. Jak to ujął w jednym z wywiadów Arnold Schwarzenegger: Gdy przechodzisz przez trudy oraz ciężkie doświadczenia życiowe, ale decydujesz się nie poddawać, to jest siła. Gdy wyrywasz się z impasu, to jest siła. Czy masz przed sobą jakieś trudności, obciążenia, przeciwności? Czy coś cię przytłacza? Obciąża, przeraża? Czy jesteś w jakiegoś rodzaju impasie? Czy masz na swoich barkach coś, co jest ci trudno unieść? Jeżeli tak, to znajdujesz się we właściwym miejscu, by przekonać się, co się dzieje z Twoją wewnętrzną siłą. To są warunki, w których może się ona pojawić. Widzisz ją w sobie? Poszukaj. Jestem pewien, że ją znajdziesz. Tak, masz silną psychikę. Nie dlatego, że umiesz patrzeć bez mrugania i chodzić niczym rewolwerowiec z rękami po bokach. Masz ją dlatego, że jesteś człowiekiem, a częścią ludzkiej psychiki jest jej niezwykła zdolność do znoszenia obciążeń. No dobrze, ale mam zbyt mało tej wewnętrznej siły. Są tam jakieś jej ślady, ale to wciąż za mało jak na moje potrzeby. W takim razie jesteś w doskonałym miejscu, by ją w sobie rozwinąć. Mam nadzieję, że pomoże ci w tym ta książka. Przed jakim ciężarem stoisz? Jeśli sięgasz po książkę zatytułowaną Silna psychika, robisz to prawdopodobnie z dwóch powodów. Po pierwsze, coś cię przytłacza, jakiś ciężar, który trudno ci unieść. Może jest to ciężar codziennych obowiązków, którym nie dajesz rady, ciężar przeciwności, które nie pozwalają ci żyć tak, jakbyś chciał, ciężar straty i smutku, ciężar własnej nieporadności. Poczucia, że nie umiesz, nie dajesz sobie rady, nie potrafisz. Ciężar ludzkiej złośliwości, pogardy, czy nawet nienawiści skierowanej przeciw Tobie, bo na przykład jesteś inna lub inny. Ciężar niedostatków i braków. Ciężar rozczarowań, frustracji, zawodów życiowych. Ciężar własnej złości i poczucia żalu na cały świat. Ciężar wątpliwości. Wahań, niepewności, ciężar podjętych kiedyś błędnych decyzji, ciężar niechcianych emocji, pokus, starych nawyków. Może przygniata cię coś zupełnie innego. Nie jestem w stanie wymienić wszystkiego, wiem jednak, w jaki sposób wszystkie te rzeczy na ciebie wpływają. Odbierają ci energię, pozbawiają radości, wyczerpują. Czasem niemal wtłaczają w ziemię i sprawiają, że tkwisz w apatii, smutku, bezradności, albo też w złości, frustracji, poczuciu niesprawiedliwości. Powiedziałem o dwóch powodach, dla których słuchasz tego audiobooka. Myślę, że drugi powód jest taki, że masz w sobie nadzieję. To znaczy, mimo wewnętrznego obciążenia. Nie poddajesz się. Twój ciężar jeszcze cię tak kompletnie nie wcisnął w glebę. Masz w sobie nadzieję, że jesteś w stanie coś zmienić. Nawet jeżeli nie uda się zmienić tej sytuacji, to przynajmniej nadzieję, że jesteś w stanie znosić ją tak, by czuć z tego dumę. Masz nadzieję, dlatego myślisz, może ta książka będzie pomocna. Może tutaj dowiem się czegoś, co sprawi, że moje życie. Nie będzie takie ciężkie, że ciężary znikną, że wszystko stanie się łatwe. Tak, wielu rzeczy się dowiesz. Choć o niektórych z nich już dobrze wiesz, a ja ci je tylko przypomnę. Muszę ci jednak ostrzec na samym początku. Jeżeli oczekujesz, że znajdziesz tutaj coś, co usunie z twojego życia wszystkie psychiczne ciężary, to możesz się zawieść. Nie za bardzo dowiesz się tutaj, jak sprawić, by życie stało się lekkie, pozbawione negatywnych emocji, przeszkód i obciążeń. Nie dowiesz się, w jaki sposób bez wysiłku, spięć i stresu osiągać sukces za sukcesem. Nie poznasz tutaj technik, które by ci pozwoliły stać się jak człowiek z reklam. Wszystko mu łatwo przychodzi, bo wystarczy, że naciśnie guzik albo kupi paczkę lukrowanych cukierków. To nie jest tego rodzaju poradnik. Ta książka nie mówi o trikach ani nie daje łatwych i szybkich sposobów, które pozwalają przechytrzyć rzeczywistość. Mięśnie psychiczne różnią się od tych fizycznych, służących do podnoszenia sztang, handli robienia pompek, przysiadów czy noszenia toreb z zakupami. Jednak mechanizm ich wzrostu jest dość podobny. Nie ma tabletki, którą wystarczy zażyć by obudzić się rano ze wspaniale rozwiniętą muskulaturą. Są pewne drogi na skróty, na przykład dieta, dobór ćwiczeń, odpowiednie interwały, ale nie aż takie. Jedyny sposób, by rozwinąć swoją siłę fizyczną, to obciążenia. Jeżeli chcesz rozwinąć jakiś mięsień, musisz go regularnie obciążać. I to nie delikatnie, ledwo, ledwo, ale na granicy możliwości. Jeżeli będziesz robić jedną pompkę dziennie przez cały rok, to po roku będziesz w stanie zrobić jedną pompkę dziennie no, może dwie, ale nie więcej niż pięć. Jeżeli chcesz rozwinąć siłę bicepsów, za każdym razem musisz robić tyle pompek, aby było to dla ciebie co najmniej dość trudne jeszcze lepiej bardzo trudne dopiero wtedy twoja siła będzie rosnąć. To samo dotyczy siły psychicznej. Życie bez stresów, negatywnych emocji, zmagania się z oporami wewnętrznymi przeciwnościami. Nawet jeżeli w jakimś miejscu kosmosu jest to możliwe, to efektem jest zanik psychicznych mięśni. Póki taka osoba funkcjonowałaby w warunkach zerowej grawitacji wszystko byłoby ok. Tyle, że kontakt z 10 newtonami na kilogram, wartością grawitacji ziemskiej zmieniłby ją w inwalidę. Jaki jest w takim razie sens tej książki? Skoro nie będzie tutaj mowy o tym, jak lekko, szybko i bez wysiłku poradzić sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, przeciwnościami czy innego rodzaju ciężarami, dlaczego warto ją w ogóle przeczytać? Jaką będę mieć z niej korzyść? Naszym celem jest nauczyć się wykorzystywać to, co trudne, do tego, by wzrastać, by się rozwijać. I stawać silniejszą oraz lepszą osobą. Nie poprzez jakiegoś rodzaju cudowne tabletki, ale poprzez takie patrzenie na świat, swoje emocje, własny sposób myślenia i spotykane na drodze przeszkody, by nasza siła wzrastała. Nie mogę Ci pomóc w tym, by Twoje życie stało się lekkie, łatwe i pozbawione wysiłku. Moje życie, mimo że Jestem od wielu lat psychologiem i zajmuję się odpornością psychiczną. Takie nie jest. I mam nadzieję, że nigdy takie nie będzie. Nie jestem masochistą, chcę jednak być zdrowy. A podstawą zdrowia psychicznego, jak pisał jeden z najmądrzejszych autorów, terapeutów XX wieku, Wiktor Emanuel Frankl, nie jest wewnętrzna równowaga i brak napięć, ale pewien stopień napięcia, wewnętrzna walka. Zmaganie się, Frankl pisze, gdy architekci chcą wzmocnić osuwający się łuk, przykładają nań od góry większy nacisk, aby tworzące go elementy lepiej do siebie przylegały. Dalej, Frankl pisze, że podobnie jest, gdy chcemy zadbać o zdrowie psychiczne. Nie potrzebujemy pozbywać się napięć, ale przeciwnie, powinniśmy je prowokować. Oczywiście, napięcie może być zbyt duże. Napięcie może trwać zbyt długo. Napięcie może być niewłaściwego rodzaju. Nie chodzi o jakiekolwiek napięcie, ale to, które wiąże się ze stawaniem tym, kim być powinniśmy, z dążeniem do tego, co uważamy za sens życia. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest to napięcie, zmaganie się, walka z sobą. Nie mogę Ci obiecać, że dzięki tej książce Twoje życie stanie się lekkie, łatwe i pozbawione wysiłku. Chciałbym Ci jedynie pomóc w tym, by to, co trudne, pozwoliło Ci stać się silniejszym. Chciałbym Cię nauczyć korzystania z tych wszystkich trudnych momentów w taki sposób, jak miłośnik street workoutu, rodzaj gimnastyki opartej na kalistenice, traktuje przedmioty, o które inne osoby jedynie się potykają. To dzięki przeciwnościom, i ciężarom rośnie nasza prawdziwa, wewnętrzna siła. Sprężystość. Miałem, podobnie jak każdy z nas, kilka trudnych okresów w życiu. Na tyle trudnych, że gdy zadawałem sobie pytanie, czy kiedyś to się wreszcie skończy, coś we mnie odpowiadało, że chyba nigdy, że wszystko jest już pozamiatane i już nic nie będzie miało w sobie uroku, radości i energii. To były problemy zdrowotne, zawodowe, finansowe czy rodzinne. Zawsze jednak mijał czas i życie wracało. Świat zaczynał być pełny piękna, a życie warte przeżycia. Masz może poduszkę zrobioną z pianki z pamięcią kształtu? Memory foam, pianka wasko, pianka termoelastyczna. Nie musisz mieć. Wyobraźmy sobie jednak, że mamy w rękach kawałek takiej pianki. Niech to będzie piłka. Teraz mocno ją ściskasz i przytrzymujesz przez jakiś czas. Piłka odkształca się i zamiast kuli masz dysk. Albo, w zależności od tego, jak nacisnąłeś, jakiś nieregularny meteoryt. Zostawiasz jednak na chwilę ten dziwny kształt i co się dzieje? Wewnętrzna sprężystość sprawia, że wszystko powoli wraca do pierwotnego kształtu. Mija chwila, i masz znowu swoją piłkę. Psycholodzy mówią czasem o sprężystości psychicznej, choć częściej nazywa się tę cechę odpornością psychiczną albo rezyliencją. Jesteśmy trochę jak ta piłka. Odkształcamy się pod wpływem napięcia, ale wracamy do tego, kim jesteśmy. Ta nasza właściwość jest źródłem silnej psychiki. Człowiek o silnej psychice nie jest osobą całkowicie wolną od negatywnych doznań. Psychika ludzka nie jest jak beton ani stal. Być może byłoby to wygodne, ale nie byłoby ludzkie. Siła psychiczna nie polega na tym, że nic nie zostawia na nas śladu, ale na tym, że mamy zdolność powrotu do swojego właściwego kształtu. Im jesteś silniejszy, tym szybciej się to dzieje. Może się oczywiście zdarzyć, że ciężar jest zbyt wielki i sprężystość na jakiś czas znika. Jednak nawet wtedy, po jakimś czasie wszystko ma szansę wrócić do siebie. Choć czasem potrzebna jest przy tym jakaś pomoc, na przykład terapeuty. Gdy jednak już wrócisz, często okazuje się, że jesteś lepszy niż byłeś. Po pierwsze silniejszy, bo po kolejnym obciążeniu będziesz mieć w sobie więcej sprężystości. A powrót będzie wymagał mniejszego wysiłku. Po drugie, często okaże się, że wrócisz lepszy, bardziej ludzki, pełniejszy. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań na temat tzw. rozwoju posttraumatycznego posttraumatic growth. Autorzy jednej metaanalizy a więc szczegółowych badań nad badaniami Szacują, że zjawisko to występuje w przypadku około 50% ludzi doświadczających traum. Na przykład wypadków, zagrożenia życia, bycia obiektem przestępstw. Tego rodzaju rozwój polega na tym, że w końcowym efekcie traumy człowiek bardziej docenia innych i buduje z nimi lepsze relacje. Pełniej akceptuje siebie, swoje mocne strony i to, czym dysponuje. Bardziej wierzy w swoje możliwości. Jest bardziej elastyczny i twórczy, łatwiej odkrywa możliwości, których wcześniej nie zauważał, ma większe poczucie sensu, jest bardziej obecny i uważny, bardziej docenia życie. Silna psychika nie jest brakiem wrażliwości na ciosy, ale raczej zdolnością do podnoszenia się po każdym z ciosów podnoszenia się silniejszym, lepszym, bardziej ludzkim. Podnoszenia się z większą energią, dobrocią, miłością, odwagą i chęcią do życia. Jedną z osób, która doświadczyła takiego rozwoju pod wpływem traumy, był wspomniany wcześniej Wiktor Frankl. Gdyby nie koszmar, przez jaki przeszedł, byłby jednym z wielu lekarzy. Zapewne pisałby książki, zapewne byłyby cenne. Jednak jego wiedza na temat ludzkiej psychiki byłaby znacznie uboższa. Z tego powodu na pewno nie wywarłby takiego wpływu na świat, dzieląc się swoimi przeżyciami, odkryciami i nadzieją, że w każdej sytuacji można pozostać w pełni człowiekiem. Gdyby nie koszmar, przez który przeszedł, nie byłby tą samą osobą. Frankl i wiele innych osób, które przeszły przez trudności i obciążenia, Mogą być dla nas inspiracją. Gdy poznajemy ich losy, coś wewnątrz nas ośmiela się wierzyć w swoje siły. Ja sam, gdy wydaje mi się, że jestem w trudnej sytuacji, że tym razem naprawdę jest kiepsko, tak, nawet mnie takie rzeczy się zdarzają, sięgam do wspomnień Frankl'a zatytułowanych Człowiek w poszukiwaniu sensu. Zawsze wychodzę z tej lektury mocniejszy. Jeżeli jeszcze nie znasz tej książki, Niech to będzie Twoje pierwsze zadanie na drodze rozwoju Twojej siły. Jeżeli znasz, to i tak warto ją sobie odświeżyć. Nie poprzestań tylko na Franklu. Poszukaj innych ludzi, którzy z piekła wyszli mocniejsi i lepsi. Samo przyjrzenie się doświadczeniom takiej osoby sprawi, że nasza wewnętrzna siła wzrośnie. Decyzja. Pociąg wolno wjechał na stację. W ciszy słychać było jedynie komendy, wywrzaskiwane ochrypłymi, szorskimi głosami. Te drzwi wagonów zostały w końcu otwarte. Młody wiedeński lekarz zobaczył w szarym świetle poranka rzędy baraków, ogrodzenia z drutu kolczastego, wieże wartownicze, reflektory, kolumny wynędzniałych ludzkich postaci. Auschwitz. Nazwać tę sytuację stresującą to zakpić z jej ciężaru. Frankl wspomina, jak w trakcie pierwszej doby do ich baraku przekradł się doświadczony więzień, który oszczegał grupę nowo przybyłych przed zagrożeniami i radził w jaki sposób ich unikać. Gdy kończył, stwierdził Wszyscy, jak tu stoicie, mimo, że jesteście tutaj od 24 godzin, nie musicie bać się zagazowania, może z wyjątkiem ciebie. Mówiąc to, wskazał na mnie: Mam nadzieję, że nie masz mi za złe szczerości. A zwracając się do pozostałych, dodał: Z was wszystkich, on jest jedynym, który musi się obawiać następnej selekcji, więc już się nie martwcie. Ja zaś się uśmiechnąłem. Dziś jestem przekonany, że każdy inny. Zrobiłby na moim miejscu to samo. Mimo, że pierwszy dzień był zatrważający, była to zaledwie przygrywka. Przez kolejne dni do więźniów stopniowo docierało poczucie całkowitej beznadziejności sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nieważne, czy ktoś im powiedział, że nie ma się co martwić, czy wręcz przeciwnie, Frankl wspominał kolejne dni pobytu w obozie. W tej fazie niemal każdy choćby przez chwilę rozważał możliwość odebrania sobie życia myśl o samobójstwie rodziła się pod wpływem beznadziejności sytuacji w jakiej się znaleźliśmy ciągłego śmiertelnego zagrożenia wiszącego nad nami każdego dnia w każdej godzinie oraz bliskości śmierci która tak często dotykała innych wokół nas już pierwszego wieczoru w obozie poprzysiągłem sobie uroczyście że nie rzucę się na druty tak nazywano w obozie najbardziej powszechną metodę samobójstwa, polegającą na dotknięciu, znajdującego się pod wysokim napięciem, ogrodzenia z drutu kolczastego. Podjęcie takiej decyzji nie było wcale trudne. Nie było także trudne poddać się apatii i poczuciu, że nic cię już nie obchodzi, że nic nie ma znaczenia. Taka osoba, nawet jeżeli nie rzucała się na druty, przestawała walczyć i nieuchronnie stawała się. Muzułmaninem. Kimś, kto źle wygląda, jest wyczerpany, chory, zbyt słaby, by dbać o siebie i zbyt słaby, by pracować. A muzułmanin prędzej czy później trafiał do komory gazowej. Frankl nie tylko nie rzucił się na druty, ale jako psychiatra zaczął pomagać innym. Pokazywał im, jak wskrzesić w sobie wolę życia, i jak stawić czoła temu, co było takie przytłaczające. Jego książka Człowiek w poszukiwaniu sensu, którą początkowo planował wydać anonimowo, sprzedana w ponad 12 milionach egzemplarzy, wciąż jest niezwykłym źródłem siły. Dlaczego? Większość z nas nie staje wobec tak trudnych warunków jak Frankl, ale my również, nawet wobec tych naszych małych, niepozornych. Można powiedzieć zabawkowych w porównaniu z tymi ogromnymi przeciwności. Możemy mieć ochotę, by się poddać. Możemy mieć ochotę stwierdzić, że to wszystko jest za ciężkie, że jest niesprawiedliwe, niezasłużone, że nie zostaje nic innego, jak dać spokój, wycofać się, pogodzić się z tym, jak jest. Nasze rzucanie się na druty może mieć wiele form rezygnujemy z nauki bo zbyt ciężka a nauczyciele zbyt surowi nie tłumaczą za dobrze rezygnujemy z rozwijania pasji bo za mało czasu odpuszczamy własne przedsięwzięcia bo za duża konkurencja tkwimy w pracy która nas wykańcza bo przecież jestem za stary by nauczyć się czegoś nowego porzucamy rozpoczęte dzieła bo mętlik w głowie kłopoty ze skupieniem a i tak nic z tego nie będzie. Rezygnujemy z kariery, na jakiej nam naprawdę zależy, bo przecież mało komu to się udaje. Wycofujemy się z realizacji pomysłów, bo już za późno. Jakie są twoje druty, na które się rzucasz? Z czego się wycofujesz? Jaką wersję siebie samego zostawiasz na zawsze niezrealizowaną? Pomyśl teraz, co by było, gdybyśmy podjęli decyzję, że się nie poddamy? Co by było, gdybyśmy odrzucili opcję drutów, daleko od siebie? Gdybyśmy powiedzieli sobie, na przykład, tak, jest ciężko, tak, mam przed sobą wiele trudności, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ale się nie wycofam. Nie tym razem. Czujesz, jaka to byłaby różnica? Zapewne wielka. W jaki jednak sposób podjąć taką decyzję? Wystarczy podnieść łapkę do góry i powiedzieć sobie uroczyście, obiecuję? Decyzja jest ważna. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, z jakiego względu jest ona podjęta. Doktor Frankl, pracując po wojnie jako psychiatra, miał w zwyczaju zadawać swoim pacjentom cierpiącym z powodu mniejszych i większych dramatów pytanie, dlaczego nie odbierzesz sobie życia? Miłe pytanie, jak na sesję psychoterapeutyczną, czyż nie? Nie chodziło jednak o znęcanie się, ale o pomoc. W odpowiedzi na to pytanie zawarte są ważne wskazówki, pokazujące, gdzie w pacjencie jest ukryta siła. Być może chcesz znosić te wszystkie trudności, bo masz talent, który chcesz rozwinąć, a może czujesz, że masz coś ważnego na świecie do zrobienia. A może jest coś, co tylko ty możesz ocalić? A może robisz to ze względu na dzieci albo innych ludzi, których kochasz? Jeżeli pytanie jest zbyt brutalne, dla mnie raczej jest, zadaj sobie jego łagodniejszą wersję. Wyobraź sobie, że jutro masz w sobie tyle siły, ile sobie zażyczysz. Do czego jej używasz? Co takiego robisz? W jaki sposób żyjesz? Po co jest ta cała silna psychika? Poczucie celu i sensu jest jednym z największych źródeł odporności psychicznej. Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. Pisał Nietzsche. Zapewne, jak w przypadku wszystkich wielkich aforyzmów, jest w tym trochę przesady. To, w jakich warunkach i w jaki sposób żyje, że oprócz skrajnych sytuacji, również się liczy. Jest jednak. W tych słowach nadzieja, że gdy wiesz, po co tu jesteś, w taki czy inny sposób znajdziesz drogę i poradzisz sobie z przeciwnościami. To nie znaczy, że wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: dlaczego? Gdy znasz odpowiedź, wciąż musisz pracować nad sobą, wzmacniać swoją siłę psychiczną, budować samego siebie, rozwijać się wewnętrznie. Odpowiedź na to pytanie jest jednak koniecznym punktem wyjścia. Bez niego większość zabiegów mających na celu rozwój osobisty stanie się jedynie pustymi obietnicami albo ciekawostkami. Dziś łatwo wpaść w taką pułapkę. Ludzie pytają specjalistów od rozwoju osobistego: Nie mam energii wewnętrznej, co mam zrobić? A ci, w zależności od tego, co sprzedają, natychmiast razą. No, zacznij medytować, zacznij świadomie oddychać, ćwicz jogę, ćwicz uważność, rozwijaj w sobie inteligencję emocjonalną, jedz orzechy, zażywaj witaminy i tak dalej, i itd. Tak Wszystko to cenne rzecz, ale powoli. Czasem brak siły nie jest niedomaganiem, ale sygnałem wysłanym ci z głębi psychiki, który mówi: Stary, teraz się zatrzymaj i zastanów przez chwilę. Po cholerę to wszystko. Typowy przykład takiej sytuacji to kryzys psychiczny emeryta. Wiele osób po przejściu na emerytury zaczyna zmagać się z gorszym samopoczuciem, problemami psychicznymi i chorobami. Do tej pory człowiek miał cel, teraz mimo, że może robić co tylko zechce i że w zasadzie jest szczęściarzem, nie czuje energii do życia. Inny przykład to kryzys opuszczonego gniazda. Póki dzieciaki były w domu, wiedziałam po co żyję. Życie było kieratem, ale dawałam radę. Teraz mam wolny czas, mogłabym wszystko, na co do tej pory brakowało czasu, ale nie mam siły. Takie kryzysy nie ograniczają się tylko do osób starszych. Poczucie braku sensu życia może się pojawić, gdy masz znacznie mniej lat. W jednym z badań stwierdzono, że 81% amerykańskich studentów odczuwa pustkę. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prawie 50% młodych ludzi miało poczucie bezsensowności, egzystencji, a zaledwie 20% studentów uważało, że ich życie ma określony cel. Frankl ratował swoich współtowarzyszy przed poddaniem się apatii i w efekcie śmiercią, zmuszając ich, by mimo strasznych warunków patrzyli w przyszłość. I znajdowali w niej jakieś konkretne zadanie do wykonania. Pisał. Przy każdej nadarzającej się okazji trzeba było im wskazywać to dlaczego konkretny życiowy cel, bo tylko w ten sposób mogli odnaleźć w sobie siłę. Biada temu, kto przestawał dostrzegać w życiu cel, sens i jakąkolwiek wartość, ponieważ zarazem automatycznie zakładał, że nie ma już po co żyć. Nie mijało wiele czasu, a taki człowiek był całkiem stracony. O jakie cele chodzi? Czasem bardzo proste. Dla Frankl'a, czymś, co pomogło mu przeżyć, była książka. Pisał: Jeśli o mnie chodzi, zaraz po przywiezieniu mnie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz skonfiskowano mi rękopis gotowej książki. Nie mam żadnych wątpliwości, że głębokie pragnienie Napisanie jej od nowa pomogło mi przetrwać koszmar kolejnych obozów. Gdy na przykład w niewoli w Bawarii zapadłem na tyfus plamisty, na maleńkich skrawkach papieru sporządzałem notatki, które w przyszłości, gdybym dożył dnia wyzwolenia z obozu, miały mi dopomóc w rekonstrukcji mojego rękopisu. Jestem głęboko przekonany, że to mozolne odtwarzanie utraconego rękopisu w mroku baraku bawarskiego obozu koncentracyjnego, Pozwoliło wówczas mojemu organizmowi przezwyciężyć groźbę zapaści sercowo-naczyniowej. Myśleć o książce w chwili, gdy wokół dzieją się tak straszne rzeczy, może to wydawać się nawet nieco nie na miejscu, ale w końcu nasze życie składa się z małych, prostych rzeczy. Nie chodzi o szukanie wielkich, przekraczających życie misji. Chodzi o konkretne rzeczy, które mam do zrobienia, a które dają mi. Poczucie sensu. Warto pamiętać, że pytanie o sens nie do końca jest pytaniem o to, na co mam ochotę, czy pytaniem o to, co życie może mi zaoferować. Na takie pytanie dość łatwo znaleźć odpowiedź. Chciałbym pojechać w podróż wokół świata. Chciałbym mieć dom nad morzem, chciałbym mieć samochód, którego mi wszyscy będą zazdrościć, albo nawet własny odrzutowiec. Chciałbym zostać sławnym muzykiem albo kimś, kogo wszyscy rozpoznają na ulicy. Nie ma w tym nic złego. Jasne, że to by było fajne. Zapewne wyobrażenie sobie przyjemnej przyszłości daje jakąś poprawę psychiczną, ale to niefantazyjne chcieństwo wzbudza w nas prawdziwą energię wewnętrzną. Pytanie nie do końca brzmi, czego chcę od życia, ale czego życie chce ode mnie? Co ważnego mam do zrobienia? Co mogę zrobić tylko ja? Czasem odpowiedź na to pytanie jest łatwa. Tylko ja mogę być ojcem dla moich córek, tylko ja mogę komuś pomóc, tylko ja mogę naprawić tę relację. Czasem odpowiedź jest bardzo trudna. Magia tego pytania polega jednak na tym, że nie tyle chodzi o znalezienie odpowiedzi, ile o jej szukanie. Gdy szczerze zmagasz się, by znaleźć odpowiedź, budujesz fundament dla swojej siły psychicznej.